pierwszą rzeczą, jaką chcielibyśmy zrobić w klubie, jest wzmocnienie pionu sportowego. I witam pana dyrektora pionu sportowego, pana Piotra Burlikowskiego, i oddaję głos. Dzień dobry, witam serdecznie po kilkuletniej przerwie. Chciałbym z tego miejsca też również bardzo serdecznie podziękować Radzie Nadzorczej, panu prezesowi za ponowne zaproponowanie mi pracy i danie mi szansy w klubie, z którego mam bardzo miłe wspomnienia i bardzo miłe doświadczenie, także z przyjemnością też wracam do pracy i tak jak wspomniał pan prezes, również jestem do dyspozycji i wiem też, że czeka nas tutaj ciężka praca, której się absolutnie tutaj wszyscy nie boimy. Chciałbym też tutaj na wstępie powiedzieć jedną rzecz, bardzo istotną. Bardzo się cieszę, że mój były podopieczny, były zawodnik Lubomir Guldan, który jest legendą tego klubu, został dyrektorem sportowym. Ja absolutnie jestem tutaj osobą, która jest tylko i wyłącznie do wzmocnienia, pomocy i do naszej wspólnej tutaj jakby zespołowej pracy, do dyspozycji też Lubomira. Cieszę się, że taka osoba jest w piłce, że przeszła też na drugą stronę barykady i absolutnie tutaj sam byłem kiedyś młodym dyrektorem, powiedziałem to Lubomirowi, miałem początki, wiem ile to jest pracy, ile potrzeba doświadczenia, także absolutnie Lubo, cieszę się, jestem do twojej dyspozycji i jesteśmy tutaj razem. Dziękuję. Z panami dyrektorami, z panem dyrektorem Akademii chcemy pierw zapoznać się, poznać wszystkie tutaj niuanse, to co zastaliśmy. Ja tutaj jestem dzisiaj trzeci dzień, więc też mi ciężko o wszystkim mówić. I wspólnie tutaj podejmiemy decyzje najlepsze dla klubu. Czy ma pan zamiar kontynuować, jak to się wyraził kibic, politykę pozbywania się młodych, już wyszkolonych przez nas zawodników? A drugie pytanie, czy już się pan zorientował też, czy planuje jakieś zmiany na płaszczyźnie klub, prezydent miasta Robert Raczyński? Pierwsza część jest taka, że no tutaj odpowiem w ten sposób, że naszą największą wartością jest Akademia. Tutaj chcemy, Akademia jest oczkiem w głowie. Cały klub chcemy budować wokół Akademii i wiemy, że to z czasem się nam wszystkim ten proces odwdzięczy, tak? Ze wszystkimi będziemy rozmawiać. Jesteśmy klub, to jest w mieście Lubinie, jest w powiecie lubińskim i nie wyobrażam sobie, żebyśmy tutaj pomijali jakąś ze stron. Tutaj wspólnie z panami dyrektorami, również z dyrektorem Akademii, ustalimy, no wizję mamy. Rozmawialiśmy wspólnie, wizję mamy, a teraz po prostu musimy porozmawiać, jak przekuć to w czyny. Więc tutaj bym był spokojny. Akademia jest naszym oczkiem w głowie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam pytanie do pana dyrektora Piotra. Był pan w Zagłębiu kilka lat dobrych. Jak dzisiaj pan ocenia potencjał sportowy klubu? Bo pewnie przyglądał się pan też drużynie wcześniej, klubowi. Jak to wygląda w pana ocenie? Jasne, śledziłem na bieżąco. Jest to klub, który tak wspomniałem na początku. Klub, który dostarczył mnie osobiście wiele dobrych momentów, wiele wzruszeń, wiele
wiele ciepła tutaj doświadczyłem, także śledziłem. Jestem trochę w tej piłce, znaczy jestem długo w tej piłce i odnoszę wrażenie, że dzisiaj w piłce są wszyscy niezadowoleni. Bardzo mi się podobała wypowiedź ostatnio na bodajże po meczu Lechia Gdańsk Legia Flavio Paixão, który powiedział, że tam jego istotę wypowiedzi powiem, że my Polacy wygrywamy z Albanią 4-1, bardziej chwalimy Albańczyków niż naszą polską reprezentację. I powiem, że no trochę tak jest. Dzisiaj w naszej piłce są wszyscy niezadowoleni i są jakieś takie duże emocje i duże niezdrowe napięcia. Uważam, że jest to miejsce na skali krajowej naprawdę takie unikalne i typowe do pracy. Jest bardzo dobra akademia. Jest pierwszy zespół, który gra na szczeblu ekstraklasy. Oczywiście, jak to w piłce. Chciałoby się, nie wiem, te puchary, mistrzostwa ciągle mieć. Takie cele mają wszystkie zespoły, które startują w ekstraklasie. A z drugiej strony uważam, że nie zgadzam się trochę, że tych chłopaków młodych tutaj grających nie ma, bo możemy dzisiaj nawet z ostatniego okresu wymienić chłopaków, którzy są, nie wiem, w kadrze U21, Poręba, Kruk, jest Szysz, są chłopcy, którzy pukają tutaj do pierwszego zespołu. Myślę, że naszą istotą, naszym celem jest tutaj jak najlepiej wyszkolić tych młodych chłopaków, którzy tu są i oczywiście, żeby oni tu dostali szansę w Zagłębiu. I żeby to Zagłębie z tymi chłopakami grało i zadowalało całą tutaj, nie wiem, społeczność, kibiców, nas wszystkich, żeby ten poziom sportowy był odpowiedni. I to jest naszym celem. I uważam, że Zagłębie ma potencjał. Zagłębie Lubin to jest klub dla kibiców i robimy wszystko dla kibiców. No, piłka nożna jest dla kibiców, bo inaczej to wszystko jest bez sensu. Więc postaramy się, będziemy cały czas z kibicami rozmawiać, będziemy traktować się z szacunkiem. Ja pamiętam czasy, że mieliśmy średnią meczową 6-7 tysięcy. I co by się nie działo, czy przegrywaliśmy, czy wygrywaliśmy, kibice cały czas z nami byli. Chcemy to zaufanie odbudować. Uważam, że jeżeli będziemy z nimi rozmawiać i z szacunkiem, to będzie wszystko w porządku, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Jesteśmy dla kibiców. Mówiliśmy już tutaj o wychowankach, o stawianiu na młodzież. Mamy Kruka, tak, Posmyka, Lepczyńskiego, a tymczasem do klubu przychodzi Pantić. Jak wygląda sprowadzanie takiego zawodnika, który nie gra od kilku tygodni? Ląduje w klubie, ma podpisany kontrakt, wiadomo, krótki. Jak wy go obserwujecie, takiego zawodnika właśnie jak Pantić, Stoch, i na jakiej podstawie decydujecie o podpisaniu kontraktu? Muszę powiedzieć, że temat Panticza się pojawił już zimą, czyli pół roku jsme ho obserwowali. Też rozmawiałem z trenerem klubu, w którym grał, i bardzo pozytywnie się o nim wypowiedział. Pantić jest bardzo doświadczony zawodnik, przeszedł jakimiś ligami, był w dobrych klubach. No i też musimy patrzeć na tych młodych, aby się od kogoś uczyli i się rozwijali. A potrzebują obok siebie doświadczonego zawodnika, który im na tym boisku będzie pomagać, nie będzie patrzeć tylko na siebie, ale będzie patrzeć na tych młodych. No jak chcemy wychowywać tych młodych, potrzebujemy, aby się od kogoś mieli uczyć. I liczymy na to, że Pantić będzie ten, od kogo się będą uczyć. I dzięki wielkie.